Wyznacz równanie okręgu o promieniu równym pierwiastek z 13 przechodzącego przez punkty A i B. Zaczniemy od rysunku pomocniczego. Mamy okrąg. Na tym okręgu są zaznaczone dwa punkty. Mamy punkt A i jakiś punkt B. I wiemy też, że promień tego okręgu wynosi pierwiastek z 13. Czyli R to jest pierwiastek z 13. Mamy wyznaczyć równanie okręgu. Zapiszmy więc równanie. Dostajemy x minus a do kwadratu plus y minus b do kwadratu równa się r kwadrat, gdzie a i b są współrzędnymi środka okręgu, a r jest jego promieniem. W naszym wypadku r wynosi pierwiastek z 13. Wiemy, że punkty a i b należą do okręgu, czyli muszą spełniać jego równanie. Zapiszmy też, że współrzędne a to jest x i y i współrzędne b to również jest x i y. Oczywiście inne x i y. Podstawiamy więc do pierwszego z równań współrzędne punktu a. Dostaniemy. Za x wstawiamy 5 minus a do kwadratu. Za y wstawiamy 2 minus b do kwadratu. To się równa pierwiastek z 13 do kwadratu. Podobnie robimy z punktem b. Za x wstawiamy 0 minus a do kwadratu. Za y wstawiamy 1 minus b do kwadratu. To jest pierwiastek z 13 do kwadratu. Szukamy części wspólnej tych dwóch równań. Pozbędziemy się najpierw nawiasów. Tutaj mamy wzór skróconego mnożenia, czyli mamy pierwszy element do kwadratu, to jest 25. Jest minus, więc przepisujemy minus. 2 razy pierwszy razy drugi, czyli mamy 10a plus drugi do kwadratu, czyli a kwadrat. Tu postępujemy podobnie, czyli mamy pierwszy do kwadratu, to jest 4, minus 2 razy pierwszy razy drugi, to jest 4b i plus drugi do kwadratu. Znak pierwiastka z potęgą drugą nawzajem się znoszą, dostajemy 13. Tu mamy w nawiasie minus a do kwadratu, to dostajemy a kwadrat. Tu również mamy wzór skróconego mnożenia, czyli mamy pierwszy element do kwadratu, to jest 1, minus 2 razy pierwszy razy drugi to jest 2b i plus drugi do kwadratu to jest b kwadrat. Tu również mamy 13. Teraz uporządkujemy nasze równania. Po lewej stronie zostawmy sobie wyrażenie a kwadrat plus b kwadrat, czyli z pierwszego równania dostaniemy a kwadrat plus b kwadrat, a całą resztę przenieśmy na prawą stronę, czyli tu już było 13, minus 25 plus 10a. To zostało po lewej. Tu mamy minus 4 i plus 4b. To samo robimy z drugim równaniem, czyli a kwadrat plus b kwadrat zostawmy po lewej. Resztę przerzucamy na prawo, czyli mamy minus 1 plus 2b. I po prawej stronie było już 13, czyli mamy plus 13. To jest nadal układ równań. Ponieważ lewe strony równań są takie same, to prawe strony również będą takie same. Możemy je do siebie przyrównać. Jednocześnie może uporządkujmy te prawe strony, czyli dostaniemy 10a plus 4b. I z tych trzech mamy minus 16. To jest to samo co 2b. I z tych dwóch mamy plus 12. W ten sposób otrzymaliśmy jedno równanie z dwiema niewiadomymi a i b. Przy czym udało nam się pozbyć kwadratów.
Przenieśmy więc to, co jest B, na prawą stronę, a A i wyrazy wolne zostawmy po lewej, czyli dostaniemy 10A minus 16. To przenosimy, czyli mamy minus 12. Po prawej zostaje 2B minus 4B. Uporządkujmy, mamy 10A minus 28, a tu nam zostaje minus 2B. Podzielmy równanie przez 2, przez minus 2. Dostaniemy minus 5A plus 14, to jest B. W ten sposób uzyskaliśmy wzór na B. I teraz wykorzystamy metodę podstawiania. Czyli za każde B będziemy wstawiać to wyrażenie. Wybierzmy jedno z równań. Myślę, że w prostszej postaci jest równanie drugie. Więc za każde B, czyli w to miejsce oraz w to miejsce, będziemy podstawiać to wyrażenie. Dostaniemy A kwadrat plus. Za B wstawiamy, może zamienimy tu jeszcze kolejność, czyli będziemy mieli 14 minus 5a i to jest do kwadratu. To jest to samo. Tutaj skrócimy, zostanie nam 12 plus 2 razy. Za B wstawiamy nasze wyrażenie, zamienimy kolejność, czyli również mamy 14 minus 5a. Opuśćmy teraz nawiasy, dostaniemy więc a kwadrat plus. Pierwszy element do kwadratu to jest 196 minus 2 razy pierwszy razy drugi, to będzie 140a i plus drugi do kwadratu, czyli 25a kwadrat. Tutaj zostaje 12, opuszczamy nawias, czyli mamy plus 28 minus 10. A. Przenieśmy teraz wszystko na lewą stronę i od razu wyredukujmy wyrazy podobne. Tu mamy 1a kwadrat plus 25a kwadrat, mamy 26a kwadrat. Teraz wydziałajmy a. Tu mamy minus 10a, po przeniesieniu na lewo będzie plus 10a, czyli dostaniemy minus 130a. I z wyrazów wolnych dostaniemy plus 156. Całość podzielmy przez 26 i dostaniemy a kwadrat minus 5a plus 6 równa się 0. Mamy zwykłe równanie kwadratowe z niewiadomą a. Obliczymy więc deltę. Mamy b kwadrat minus 4ac. Tu proszę zwrócić uwagę, że mamy kolizję oznaczeń. To a i to a to nie jest to samo. To jest nasza zmienna, tak jak wcześniej występowała tutaj x, a to jest współczynnik a. Podstawmy więc. Za b wstawiamy minus 5. Tu mamy minus 4 razy a. Nasze a to jest współczynnik stojący przy a kwadrat, czyli 1. I razy c, czyli tutaj mamy 6. Więc delta wynosi 25 minus 24, co daje 1. Ponieważ delta jest dodatnia, mamy dwa rozwiązania. Zmienną było a, więc mamy rozwiązanie a1 minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. Podstawmy. Minus b to jest 5. Minus pierwiastek z delty to będzie minus 1. I 2a, tu mamy 2, co nam daje 4 na 2, 2. I drugie rozwiązanie a2 to jest minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. To mamy minus b, to będzie 5, plus pierwiastek z delty, czyli plus 1 i 2a, czyli mamy 2. 6 na 2 daje nam 3. Teraz już tylko wystarczy policzyć B1 i B2. Wzór na B to było 14 minus 5a. Dostaniemy więc B1 to jest 14 minus 5 razy 2.
co nam daje 4, a B2 to będzie 14 minus 5 razy 3, co nam daje minus 1. Mamy więc dwa okręgi przechodzące przez punkty A i B o promieniu pierwiastek z 13. Środek pierwszego okręgu ma współrzędne A1, czyli 2, B1, czyli 4, a środek drugiego okręgu ma współrzędne 3 i minus 1. Pozostało już tylko do równania okręgu podstawić nasze dane, czyli pierwsze równanie okręgu ma postać x minus 2 do kwadratu plus y minus b do kwadratu równa się r kwadrat, czyli u nas będzie 13, a drugie równanie ma postać x minus a do kwadratu plus y minus b, minus i minus daje plus, do kwadratu równa się r kwadrat, czyli również 13.